jakoś muszę zacząć tego vloga, bo trochę mnie tu nie było i powiem, trochę ciężko się wraca, ale co, kubek jest, to będzie i kawa, słuchajcie, i może tak się rozkręcę, bo jednak jak słyszałam o innych dziewczyn po jakimś czasie nieobecności na YouTubie, że ciężko się wraca, to myślałam, o czym one w ogóle mówią, ale dobra, przyznaję prawdę, naprawdę ciężko się wraca, a tu... Za chwilę pójdę nakarmić króliki, a od razu powieszę kolejną karmę dla ptaków. Tak to wygląda. O, proszę. I one to super zajadają. No, oprócz tego mamy jeszcze, wiadomo, karmnik, do którego sypię nasionka, chlebek. I potem patrzymy, jakie całe zgraje tutaj się biją. Także fajnie tak się patrzy. Dobra, witam Was dziś. I idę pić kawę. W tle słychać mojego małego... wojownika na zewnątrz, zobaczcie, sypie. Fiduś! Chodź! Chodź, bo zamarzniesz, dziadu. Sypie ciągle, pada, zobaczcie jak pada. No. Wszędzie śnieg. Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, tak jak obiecałam kiedyś tam, to znaczy chyba tydzień temu, mam dla Was haul z Lumpexu. Stoję tu w szpilach, w sensie w obcasach. Już Wam pokazuję. To są takie buciki. Mam nadzieję, że dobrze widać. Wolę sobie wskoczyć w niego. Powiem Wam tak. Ubrałam je, bo chcę Wam pokazać te ciuchy, a one są w większości takie dość, powiedziałabym, niecodzienne, eleganckie. I stąd ten obcas, żeby to już wszystko miało ręce i nogi. Trzymaj się, tak spieszę, bo za chwilę muszę wyjść, ale chciałam nagrać to teraz, póki jeszcze jest na zewnątrz jako tako i to światło jest takie, że będziecie mogli sobie to zobaczyć. Mam na sobie już dżinsy, które też kupiłam. Aha, i od początku wszystkie, każda z tych rzeczy kupiona jest za 4 zł na Lumpexie. Jak leci, kurtka, nie kurtka, spodnie, wszystko ma jedną cenę, czyli 4 zł. Także co, mam na sobie dżinsy, zwykłe rurki, klasyczne. Ja najbardziej lubię właśnie takie, bo mają dość wysoki stan, co przy dzieciach jest bardzo wskazane. Kiedyś lubiłam, kiedy to były naprawdę biodrówki, teraz przeszłam w te. One mają tu zameczki, one mogły być ciut krótsze, no ale nie narzekam, jest ok na te wszystkie spodnie, które ja czasami muszę ciachać i w ogóle, no tutaj nie chcę ich ciąć ze względu na te zamki, które dodają uroku. Także to jest właśnie coś pierwszego. Kolejne też dżinsy, tylko to są już dżinsy z wieloma przetarciami. Zamiast zamka macie tutaj 5000 guzików, co na pewno nie będzie ułatwiało sprawy, no ale dobra. Podobały mi się, one są mocno, mocno powycierane. Na kolanie macie super dziurę. Ja lubię ten styl, lubię takie spodnie. Nie wiem, czy będę je mierzyła. Jak zobaczę, że nie wyszło tego bardzo dużo, to Wam po prostu zmierzę, a resztę będę chciała zmierzyć. Tutaj jeszcze jest swetr. To jest ten sam model, że tak powiem, który widzieliście u mnie w filmikach już, rudy, który się Wam tak bardzo podobał. I tu ten też ma te drewniane guziczki, proszę. Gdzieś tu jeszcze był, o tu jest ten guzik. I one właśnie dodają uroku. Ja już go zarzucę, to będzie tak najłatwiej, ale myślę, że po prostu go pamiętacie z innych filmów, tylko kolor rudy. Teraz udało mi się kupić czarny, dobra. Były zapięte guziki, niech tak już zostanie. Tak się prezentuje. Tył krótszy, z przodu ma dwa takie dłuższe. Wiecie, to jest ten typ, narzucamy i pędzimy. Także tak wygląda, nie gryzie, co najważniejsze, bo ja jestem przeczulona, jak mi coś gryzie, to nie ma racji bytu u mnie. A te sweterki są sprawdzone, także wczesną wiosną będzie jak znalazł. Chociaż teraz już ubieram pod kurtkę, zasuwam kurtkę i jest gitara. Jak wiem, że będę w mieszkaniu, gdzie nie jest zimno. Kolejna, czyli tak, to jest właśnie mój kolor. Taka koszula. Jak widać, przód jest nieco krótszy, tył jest dłuższy. Z przodu jest taka jakby stujeczka. Ja widzę, że tutaj są guziki, słuchajcie, więc podejrzewam, że tutaj do tego był jeszcze kołnierzyk. To taki kołnierzyk można dokupić, aczkolwiek ja nie będę za tym tęskniła. Po prostu odpruję, jeśli będą mi przeszkadzały te guziczki, których tutaj jest.
trochę. Ulubione 36 rozmiar, firma ulubione, nie wiem co to za firma. Z tyłu ma takie przeszycie troszeczkę, myślę, że przez to będzie fajnie się układała. Jak za 4 zł, wow. To wszystko już jest wybrane, także spokojnie. Tu jest kurteczka taka typowo na wiosnę, cieniuteńka. Coś jak właśnie te skórzane wszystkie, aczkolwiek ta jest materiałowa, lekutka, coś jak garnitur. W sumie ja go mogę teraz ubrać. I już będziecie mieli jedno z głowy, jakaś firma, gdzieś coś. Chyba nie, ona jest taka pikowana, z zameczkiem. Nie, jest to tylko napis, że jest rozmiar S. I to wygląda mniej więcej tak. Fajnie, bo rękawy nie są ani za krótkie, ani za długie. Tak się prezentuje. Tak, mogę się zapiąć, ale ja nie lubię tych kurtek zapiętych. One tracą jakoś tak chyba na wyglądzie całym. Dobra, zasunę. Tak, myślę, że spoko. Na stójeczce, wygodna, lekusieńka. Także jak jeszcze będzie trzeba coś ubrać, to taka kurteczka, cyk, jesteśmy gotowe. Kolejna rzecz, rzucam wszystko na łóżko, robię bałagan, ale dobra. To jest taka czerwona koszula i znowu tutaj jest ta sama sytuacja, czyli krótszy przód, dłuższy tył. Tu na rękawkach dwa guziczki i to jest firma Zara Basic. Mam nadzieję, że to tam widać. Troszeczkę się odgina. O, Zara. I taki dość duży ten dekolt, ale już mierzyłam i nie ma problemu. Myślę, że taka elegancka, fajna. Czerwień cały czas jest w modzie, także super. Kolejna koszula. To koszula typu takiego eleganckiego, która się obrała w praniu. I będę musiała użyć tutaj czegoś, żeby mogła ściągnąć te wszystkie kotki, bo widzę. I znowu, zamiast kołnierzyka, stójeczka. To jest firma Esmara. Ja nie wiem, poprawcie mnie, ale chyba to jest Lidlowa. Koszula z Lidla. Myślę, że bo ona jest za długa na mnie, więc włożona będzie wyglądała jak najbardziej ok. Już mierzyłam. I to jest rozmiar 36. Nie, 34. Malutka, granatowa, 4 złote. Dobra, moment i przechodzę za chwilę. Dobra, jestem, wracam. Tutaj przed ostatnią rzeczą mamy taki ładny żakiecik. To jest taki kolor ekry, jaśniutki, na dwa guziczki, kieszonki i to jest firma H&M. Widać? I rozmiar tego to jest 34. Malutka taka. Taka króciutka, malutka, jasny kolor, to jest wieczny must have. Ja przyznaję się, że mam coś bardzo podobnego, ale ta tak mi się spodobała, że 4 zł, więc nie odpuściłam. No i coś podobnego jak ta ten żakiet, który zawsze jest potrzebny, czyli spodnie eleganckie. Klasyka, niby to kieszonki z tyłu, jakieś tam Fresia, nie wiem co to za firma, nie mam pojęcia. Tu jest taki ozdobny paseczek. On mi się tak nie bardzo, ten pasek, powiem Wam, no ale dobra, jak już jest. Ja to, a nie, myślałam, że może zakryję zwykłym paskiem, ale nie, zobaczcie, szurówki na pasek są nieco niżej. Ale takie spodnie, no to jest coś naprawdę potrzebnego. To takie zakładki ozdobne na kieszeniach. Ja bardzo często trzymam ręce w tych kieszeniach. Także no, podobały mi się 4Z. Proszę, mam. Mam też w swoim zbiorze, powiem Wam, że ze dwie pary. Na pewno to tak jak z tymi jeansami, których mam na pewno trzy pary czarnych. Ale każde mają to. Jedne mają dziurę na kolanie. To właśnie nie mają tych zamków. Także czasem mój mąż mówi, znowu jesteś w czarnych spodniach. Tak, tylko ja mam trzy pary, teraz kupiłam czwarte. No ale to jest klasyk, więc tego nigdy za wiele. Ja lubię mieć w czym wybierać, a jak jest możliwość kupienia czegoś takiego za 4 zł, to chyba każda z Was by z tego skorzystała. Dobra, przebiorę się, żeby Wam się tutaj pokazać, przynajmniej po części w tych ciuszkach. Dobra, jestem. Mam na sobie czarny, zwykły podkoszulek. Te spodnie, które widzieliście przed chwilą z tym kolorowym paskiem, który tak nie bardzo mi, szczerze powiedziawszy, leży, ale jak go przykryję, jest ok.
Spodnie, myślę, wyglądają rewelacyjnie. Już, tak jak mówię, wsadziłam ręce w kieszenie. Lubię tą długość spodni, taką. I co? Narzuciłam na siebie też ten żakiecik, który widzieliście z tymi buziczkami tutaj. Myślę, że wygląda całkiem, całkiem spoko. Mogę się zapiąć, ale ja tego nie lubię. Słuchajcie, no nie lubię być taka... Bo ja jestem naprawdę szczupła. Wiem, że nie jedna z Was zaraz mi tu napisze, że o, nie narzekaj, bo jesteś szczupła. No ja się lubię, wolę się jednak tak, no, luźno, odpięte, jakąś tam torebkę. Jakąś tam, czyli może być ta. I lecimy w miasto, słuchajcie. Wygodnie, a myślę, że dość miarę elegancko. No i co najważniejsze, 4 złote, a wygląda to całkiem, całkiem poprawnie. Sami powiedzcie. Także tak wygląda taki mój jeden z tych zakupów, a za chwilę przychodzę do Was z kolejnymi rzeczami. Dobra, jestem, tu jest ta bluzeczka, którą widzieliście z Zary. Tak się prezentuje, powiem Wam, że fajnie. Nie jestem dekolt wcale za duży. Pamiętacie, że ona ma krótszy przód. Ja przód postanowiłam całkiem wsadzić. Do tego na pewno jeszcze założę pasek, ale już teraz nie chciało mi się przewalać całej garderoby z poszukiwaniem paska. Zobaczcie, tył zostawiłam jednak wypuszczony i myślę, że to tak będę nosić. Żeby Was bardzo nie raziło, to zmieniłam też buty. To są te buty z ostatnich tam zakupów. Pokazywałam Wam je. Też fajnie wyglądają. Rozsunęłam też te zamki tu, żeby było bardziej tak... No tak mi się bardziej podoba. Myślę, że do tego właśnie fajnie wygląda, tak trochę zadziornie. Także proszę bardzo, 4 złote i Anka jest gotowa. I czuję się w tym naprawdę dobrze, także da się, tylko trzeba po prostu trochę poszukać i pomyśleć co do czego, co z czym i można. Mi się bynajmniej podoba, a Wy macie napisać, która stylowa najbardziej Wam się podobała, albo co Wam się najbardziej podobało. Ale dobra, w sumie to ja zarzucę jeszcze to, bo też tak może być, że przerzucicie się i też to nie wygląda źle, mimo tego, że tu widzicie, dość dużo tego wystaje, a kolejna rzecz za 4 złote i wieczorkiem jak najbardziej fru. Dobrze się w tym czuję? Ja myślę, że całkiem dobrze w tym wyglądam. Okej, bo pewnie jesteście najbardziej ciekawi tej bluzeczki takiej bladoróżowej, czyli mój kolor. Dobra, jestem w moim ulubionym kolorze i tak prezentuje się ta koszulka. Jak widać, na plecach ma takie małe odcięcie, przez co taką falbaneczkę to tworzy. I ten tył faktycznie jest taki nieco dłuższy. Tutaj mam właśnie tę stójkę. Przyszedł SMS z Sorki. I myślę, że też wygląda bardzo, bardzo elegancko, bardzo ładnie. To jest totalnie mój styl i w takim stylu się czuję najbardziej, czyli nie jest zbyt elegancko, przez to, że gdzieś tam są dżinsy z niedbale odsuniętym zamkiem, ale jednak jest ładnie. Ja się dobrze, naprawdę dobrze się czuję w tych ciuszkach i mam nadzieję, że Wam się też podobały, choć jeszcze za chwilę przyjdę właśnie w tej granatowej koszuli, która jest mega, mega obrana, ale nie patrzcie na to, bo ja naprawdę nie mam czasu, żeby się teraz gdzieś tam doczyszczać. Zrobię to, wkładając to wszystko do garderoby, wieszając to już ładnie. Także, tadam! Proszę bardzo, tak wygląda ta bluzeczka. No to jest mój styl. Dobra, moi kochani, wpadłam jeszcze w dżinsy i wróciłam do tego podkoszulka, który miałam na początku filmu. Słuchajcie, patrzcie, co się wydarzyło. Zmieniłam spodnie. Krój spodni jest taki, ja to zerkam, bo to jest mój pies, taki, że momentalnie mam większe uda i uwaga, uwaga, większy tyłek. Także to, jaki krój jest spodni, to na pewno wiecie, że potrafimy sobie wymodelować sylwetkę. Ja w tej chwili te spodnie mocno podwinęłam, w sensie ze 2 razy przynajmniej. Może 3? Nie wiem, 2 razy chyba. I na sobie znowu zarzuciłam tą czarną a la Ramoneskę, która jest materiałowa, jest bardzo, bardzo lekka, także na pewno ją będę lubiła wiosną. I tak to się prezentuje. Ubrałam jasny but. Także takie spodnie też będą dobrze wyglądały. Tylko wszystko trzeba połączyć. Mnie się wydaje, że wszystko wygląda jak najbardziej ok. Ja się dobrze czuję. I za taką kasę 4 złote za dżinsy, 4 złote za kurteczkę.
Proszę bardzo. Tak to wygląda. I słuchajcie, rozłączam się, bo ja naprawdę już muszę wyjść. Także dzięki za oglądanie, dzięki za tę chwilę, nie wiem ile tam tego wyszło ze mną. I do zobaczenia po weekendzie. I oczywiście miłego weekendu. Buziaki, pa!